dwudniowe święto strażaków. Rajd rowerowy w gminie Krzyżanowica. Zawody o Puchar Burmistrza Kuźni Raciborskiej. Dzień dobry, dziś poniedziałek, 15 sierpnia. Beata Badura, zapraszam na Wiadomości Raciborskie. 20 i 21 sierpnia w Raciborzu odbędzie się 30. memoriał imienia młodszego kapitana Andrzeja Kaczyny i drucha Andrzeja Malinowskiego, strażaków poległych w 1992 roku w czasie pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej. Strażacy zapraszają mieszkańców Raciborza na 30. memoriał. Uroczystość zaplanowana jest na dwa dni, 20 i 21 sierpnia, dedykowana pamięci dwóch zmarłych strażaków w 1992 roku podczas pełnienia służby w czasie pożaru w Kuźni Raciborskiej, którym spłonęło prawie 10 tysięcy hektarów lasu. 21 sierpień na Placu Długosza i na Placu Dominikańskim odbędzie się 30. memoriał imienia Andrzeja Kaczyny i Andrzeja Malinowskiego, strażaków, którzy polegli podczas właśnie tego pożaru. Memoriał zaczyna się zawodami 20 sierpnia w sobotę rano. Wieczorem koncerty na scenie na Placu Długosza. W niedzielę 21 sierpnia odprawiona zostanie uroczysta msza święta, a w południe już kolejne atrakcje dla uczestników wydarzenia. Od godziny 9 zaczynamy zawody TOWFES Firefighter, czyli rywalizacja najtwardszych strażaków w Raciborzu właśnie 2020. Sama czołówka, śmietanka całej Polski, ale nie tylko, bo i z zagranicy, i z Ukrainy, ze Słowacji, z Czech i z Niemiec. Serdecznie zapraszam. O godzinie 18.30 koncert Piękni i Młodzi. Następnie będzie otwarcie memoriału i tutaj zapraszam wszystkich, bo będzie przebieg wszystkich memoriałów, które odbyły się do tej pory, skrót takich wszystkich memoriałów, a godzina 20.30 odbędzie się koncert Dali. W niedzielę o godzinie 10.30 zapraszamy wszystkich mieszkańców Raciborza na mszę świętą do parafii Farny z okazji pracowników NSZ Solidarność Ziemi Raciborskiej. O godzinie 12 zapraszam wszystkich mieszkańców Raciborza i całego powiatu na rajd rowerowy, który organizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dużo nagród, wiele różnych zabaw. Serdecznie zapraszam. A o godzinie 18.30 koncert Łydka Grubasa, o godzinie 20.00 bawmy się ze strażakami i Ernestynem Janetą, gdzie też będą czekać nagrody, także zachęcam. A o godzinie 20.30 koncert Michała Wiśniewskiego z zespołem. Także serdecznie zapraszam. Organizatorem dwudniowej imprezy jest Strażacka Solidarność przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. Organizację wydarzenia po świętej pamięci Stanisławie Borowiku przejęli jego koledzy strażacy. Dwa lata ostatnie nam pokazały, że nie było to hucznie odbywane, ten memoriał, ale zawsze pamiętamy o poległych i spotykamy się na mogiłach w lesie w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie. I tak jest też również w tym roku. Razem z Lasami Państwowymi organizujemy taki uroczysty apel z okazji tego pożaru, 30 lat po pożarze, dlatego to jest okrągła rocznica i będzie to naprawdę z większym zapałem to zrobione. A oprócz tego 26 organizujemy również z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej, ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, a także Śląska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Organizujemy 22 września konferencję. Odbędzie się ona w Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Ale to będzie też streamingowo, więc to będzie można oglądać na żywo w różnych streamingach, które będziemy pewnie prezentować w naszych portalach społecznościowych. Dwudniowe święto strażaków już w najbliższy weekend w Raciborzu. 30. memoriał to wiele atrakcji przygotowanych dla mieszkańców miasta. 13 sierpnia mieszkańcy gminy Krzyżanowice i okolic wyruszyli na rajd rowerowy. Przedsięwzięcie to jest organizowane przez gminę Krzyżanowice we współpracy z firmą Alas Utex. Celem jest popularyzacja turystyki rowerowej, terenów rekreacyjnych i tras rowerowych gminy Krzyżanowice.
Gmina Krzyżanowice jest położona u wylotu Bramy Morawskiej. Na terenie gminy w sobotę odbył się kolejny rajd rowerowy. Ponad setka cyklistów zdecydowała się na spędzenie tego dnia na swoich jednośladach. Udział wzięli starzy bywalcy, ale również grupa nowych cyklistów w wieku bardzo zróżnicowanym. Tuż po 9:00 ruszył peleton prowadzony przez wójta gminy Krzyżanowica. Jest to kolejny rajd rowerowy, taki organizowany z firmą, przedsiębiorstwem, bo chcemy łączyć też, tak powiem, te jakieś przyjazne relacje z podmiotami gospodarczymi i firma Alas Utex jako współorganizator naszego rajdu od 7 lat organizujemy wspólnie ten rajd. Jest mnóstwo uczestników, dzisiaj ponad 130. Pomimo takich zapowiedzi pogodowych dość niefajnych, ale generalnie widać, że okienko pogodowe jest. Mamy nadzieję, że wszystko przejdzie i odbędzie się zgodnie z przyjętymi założeniami i wszyscy będą zadowoleni, bezpiecznie pokonają trasę. Trasa dzisiaj biegnie i przez terytorium Polski, i przez gminę Chać i Szyleżowice po stronie czeskiej, także będziemy zwiedzać wszystkie takie najfajniejsze, najlepsze części naszego pogranicza polsko-czeskiego. Pomimo takiej niepewnej pogody bardzo się cieszymy, że taka frekwencja dopisała po raz kolejny. Organizujemy ten rajd wspólnie z gminą Krzyżanowice. Tradycyjnie ruszamy spod siedziby firmy Alas Utex, a zakończymy na takim terenie naszym rekreacyjnym, gdzie zaprosimy wszystkich na mały poczęstunek. Trasa była urozmaicona. Przed startem tradycyjnie wszyscy ustawili się do wspólnego zdjęcia. Start nastąpił w Tworkowie sprzed siedziby firmy Alas Utex. Meta rajdu to malownicze miejsce w Rożkowie przy stawie rekreacyjnym firmy Alas Utex. Każdy z uczestników rajdu otrzymał zestaw startowy. Tradycyjnie z wójtem gminy Krzyżanowice uczestniczymy. Jesteśmy uczestnikami tego rajdu. Z naszej firmy też większa część pracowników bierze udział. Też wspólnie potem chwileczkę jeszcze będziemy biesiadować. Jest to ogromna frajda dla mnie. Można sprawdzić, dla zdrowia też coś zrobić. Też jestem pracownikiem firmy Alas Utex, która organizuje ten rajd wraz z gminą Krzyżanowice. I wypadałoby jechać. Z chęcią to robię. Jest to taki przyjemny, miły czas spędzony. I jeszcze przy okazji coś dla zdrowia zrobione. Organizatorem rajdu była gmina Krzyżanowice wspólnie z firmą Alas Utex. Nad bezpieczeństwem cyklistów czuwali pracownicy Urzędu Gminy w Krzyżanowicach oraz Straż Miejska i gminne jednostki OSP. Tutaj jestem, w tamtym roku też tu był rajd, też byłam. Dlaczego pani bierze udział w rajdach? Bo lubię jeździć na rowerze, a to jest okazja do tego, żeby gdzieś pojechać nie samemu, tylko w grupie i zobaczyć coś ciekawego. 37-kilometrowa trasa rajdu prowadziła przez urokliwe tereny po czeskiej i polskiej stronie granicy. Rajd zakończony w Rożkowie poczęstunkiem dla wszystkich uczestników rajdu. Pogoda dopisała humory jeszcze bardziej. Wszyscy dojechali do mety zadowoleni. Gminne zawody sportowo-pożarnicze wróciły po 2 latach covidowej przerwy. W niedzielę na boisku w Siedliskach odbyły się zawody o Puchar Burmistrza Miasta Kuźni Raciborskiej. W tym roku Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach była gospodarzem gminnych zawodów sportowo-pożarniczych. Zawody dzięki wielu przygotowanym atrakcjom miały charakter rodzinnego festynu. Myśmy trochę czekali na te zawody. Ze względu na ten COVID te cykliczne zawody międzygminne się urwały. I tutaj wszyscy się dzisiaj bardzo, bardzo cieszą na to, że nareszcie wracamy do tego, co było. Więc no, znowu mam nadzieję, że wygrają najlepsi. Wszystkim tutaj życzę powodzenia. Dzisiejsze gminne zawody pożarnicze w ramach wszystkie nasze jednostki OSP walczą tutaj, będą walczyć dzielnie o przyznanie pucharu pana burmistrza. Oprócz stricte zawodów, bardzo takiej wyjątkowej atrakcji dla lokalnej społeczności, bardzo też wiele różnych atrakcji dla dzieci, dla rodzin, więc oprócz samego wydarzenia również wszystkie atrakcje, które tutaj są możliwe. W podziękowaniu oczywiście dla lokalnej społeczności, dla przygotowania tego ogromnego tutaj wydarzenia. Dzisiejsze zawody rozgrywane są puchar burmistrza miasta Kuźnia Raciborska. Tradycyjnie jak co roku takie zawody zawsze były organizowane, ale teraz była przerwa 2-letnia, ponieważ była pandemia, czyli po 2 latach przerwy wracamy do naszej systematyczności organizowania zawodów. Gminne zawody sportowo-pożarnicze
jednostek OSP gminy Kuźnia Raciborska. Dzisiaj organizowane są w siedliskach. Siedliska są gospodarzem. Tytuł na boisku w siedliskach broniła Ochotnicza Straż Pożarna z Budzisk, która w poprzednich latach wygrała zawody gminne. Ostatnio mieliśmy to szczęście, dwa razy z rzędu wygraliśmy, w 2018 i 2019 roku. No tutaj teraz zobaczymy, to jest sportowa rywalizacja, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mamy troszeczkę zmieniony skład, troszeczkę chłopaków nam odeszło, mamy zastępstwo. Szczerze mówiąc nie przygotowywaliśmy się jakoś szczególnie w tym roku, no ponieważ prawda jest taka, że już wszyscy, każdy ma swoje zajęcia poza tym OSP, jednak ciężko było zgrać tą grupę ludzi, żeby się wszyscy razem w danym dniu spotkali i trenowali. A oczywiście będziemy walczyć o jak najlepsze miejsce. Było dużo atrakcji i emocji również za sprawą najmłodszej drużyny. Maluchy pokazały, jak się gasi pożary i udziela pomocy. Miejscowa OSP może być spokojna o swoich następców. Oczywiście mamy kilka grup. Mamy grupę seniorów męską, mamy grupę kobiecą i grupę młodzieżową. W międzyczasie, jeszcze w przerwie zawodów, mamy taką ciekawostkę, występ pokazowy maluchów w wieku od 3 do 5 lat. Pogoda dopisała. Rywalizacja przebiegła sprawnie. O miejscach na podium zadecydowała bojówka. Drużyna OSP Ruda Kozielska okazała się bezkonkurencyjna. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl/NCK lub www.twojakrew.pl. Już w przedostatni weekend sierpnia odbędzie się 30. memoriał imienia młodszego kapitana Andrzeja Kaczyny i druha Andrzeja Malinowskiego. W sobotę 20 sierpnia od 9 na Placu Dominikańskim o tytuł najtwardszego strażaka będą walczyć ratownicy z kraju i zagranicy, a po południu uroczysta inauguracja memoriału oraz koncerty. W niedzielę w kościele farnym odprawiona zostanie okolicznościowa msza święta w intencji strażaków, a na Placu Długosza dalsze atrakcje dla mieszkańców regionu, rajd rowerowy, strażacki konkurs i koncerty. W tym roku na scenie zobaczymy pięknych i młodych Darię, Łydkę Grubasa i Michała Wiśniewskiego. Organizatorami wydarzenia są Państwowa Straż Pożarna, NSZZ Solidarność, Lasy Państwowe, Telewizja Katowice, Miasto Racibórz i Powiat Raciborski. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 8 do 22 oraz Opawska 33, całodobowa, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Zapraszam na kolejne wiadomości raciborskie już jutro. Do zobaczenia.